witam cię, tutaj było to. Tutaj było to, co w zeszłym tygodniu robiliśmy. A tutaj tego nie było, zobacz. Chodzi największe, najgorsze, najbardziej obrzydliwe pojęcie. Wirusa, mówisz mu, że to to przymyka ciało. Dobra, jedziecie? Po raz kolejny mam przyjemność zaprosić naszych widzów do oglądania programu kulturalno-rozrywkowego. Nazwy nie pamiętam. Misiu. Nazwa Misiu. Misiu Kozakiewicz. A więc, szczęście, to pozwólmy, że przedstawię naszego dzisiejszego. To jest nieznany twórca głów, a pan Aleksander. Mamy zmarszczki i pomagają najdroższe kraje. Chciałem ci zapytać, mógłbyś za chwilę wejść w słowo, panie prowadzący. To jest bardzo istotne dla ciągłości naszego programu oraz utrzymania kontekstu poprzedniego tygodnia. A więc, wejdę pani w słowo. Teraz mów coś, żeby on mógł jeszcze raz wejść. W takim razie, na polecę tego, co mnie pamiętają, twórca... Jest z ledwie muzyki, którą także ze mną Szpata. Nie będę wiedzieć o tym. Nie będę wiedzieć o tym, że Szpata jest ze mną. Tak, i ona mi całuje. Ona mnie teraz całuje. Tak, Szmata na dole całuje. Szmatka... I akceptujemy własne uczucia niezależnie od tego, jakie są. What's the point in talking? Pokaż się na chwilę jeszcze. Tak, to ona. To ona. Ona teraz schodzi. Tak, ona tam teraz schodzi. Tak, weź oddal, proszę, bo tylko z bliska. Robię sobie prezent po rozwodzie. Gotowe liczą się także w tym kontekście. Mogłem ci je odmówić. Pieczamy się. Jedziesz. Już doszło do słuchu, że jest to kulturalny. Panie artysto, panie artysto, pozwolę sobie jeszcze raz wejść w słowo. Panie rozmowa musi być szczera. Pamiętajmy, że jesteśmy dorośli i wszyscy uprawialiśmy seks. Inaczej nie mieli. Pokaż piuta. Pokaż piuta. Pokaż piuta. Pokaż piuta. Nie, pokazał. Jesteście wulgarni. Jeszcze tak troszkę. Dokumentalny, w którym Marilyn Manson wyznał, że gdyby mógł coś powiedzieć amerykańskiej młodzieży, milczałby i słuchał. Nie jest
tym, co Państwo podejrzewają nas, pokazywanie w tym programie, ponieważ to ona jest szmatą, a więc artystę musimy jeszcze raz wejść w słowo, pomimo tego, że ona nic nie mówi. No cóż, wejdę szmacie w słowo. Przysiędę, szmato, pozwolisz. Znowu to zrobił. Znowu tym razem zrobił to, tak jak w zeszłym tygodniu, zostawił na naszym planie puste krzesło, kiedy to całuje się ze szmatą. Nasi drodzy czytelnicy jeszcze raz mają szansę zobaczyć klip, który jest tutaj na ścianie, bo właśnie czasu już się odsuwa. Klip jest proszę Państwa na ścianie, natomiast ja pozwolę się oprzeć tutaj trochę o moje oparcie. Natomiast Panie artysto, co Pan sądzi na temat tej góry? Generalnie sądzę, że telewizja kłamie Panie i tak jak podkładając mnie tutaj głowę na przeciwko głowę, patrzę, trupa. Takie moje zdanie. Ale przecież to właśnie nasze odwieczne wartości pozwalają telewizji tworzyć to, co aktualnie tworzy Pan tutaj na planie tego programu. Ja się ze scenografem nie zgadzam. Panie scenografie, to jest poniżej. A czy z punktu widzenia tego obiektu, który tutaj mamy zgromadzony razem z nami dzisiaj, tego wieczoru, czy z punktu widzenia tego obiektu nasz kontekst, nasza osoba? Nie ma najmniejszej sami. Co? Jest pani piękna, nic nie trzeba zmieniać. Użyła. I akceptujmy własne uczucia niezależnie od tego. Natomiast ja wszedłem tutaj, żeby przypomnieć o dzieciach. No. Piotr, weź na stół i odsuń lampę. Trzeba coś zrobić z moimi oczami. Nie przy... Coraz lepszej formie. I całuski na wszystkich. I teraz reklamy. No z piętą. No nie ja mam świętą. Pogodę i o tym powinniśmy pamiętać codziennie. Dziękuję bardzo. Jaki raper. A co robią? Zatrzymaj. A co robią prezentacje? Państwa, chciałem już na początku ściślić moje zachowanie oraz moją obecność w tym programie, ponieważ ja się tutaj nie przybłąkam, proszę Państwa. Jestem zatrudniony przez tę telewizję. Jestem w nią... Jestem tutaj już od samego początku, dlatego też właśnie pani szmata przybłąkała się nas dzisiaj, ażeby przeprowadzić rozmowę z naszym wspaniałym artystą, który to tworzy. Tworzy on nie foremnie, ponieważ tworzył w kontekście naszego poprzedniego spotkania już w zeszłym tygodniu. Co on na ten temat? No. Czyli tak jak wszyscy... Może sobie wejść w słowo, chciałem przypomnieć o tym, że nie wszyscy jeszcze o tym wiedzą, o czym my tutaj mówimy. Czy mogłabyś wyjaśnić naszym czytelnikom, przepraszam, widzom tym razem, naszym widzom, o co tutaj chodzi? Sam dokładnie nie wiem, ale myślę, że w ciągu paru minut dobrym się da się. Nie rozumiemy, dlaczego to zrobiliście. Wyjaśnijcie nam. Przekonasz się, że to życie jest ciekawsze niż sądzisz. Proszę bardzo. A słuchaczy? W tej chwili mamy tutaj słuchacza na linii, tak? Halo, proszę ściszyć radę, biorę telewizor, tak? Ojciec prosił, tak?
Już podaję. Słuchacz zadaje pytanie. Pytanie brzmi komu... Czy wszystko jest gównem? Komu bije dzwon? Halo? Halo? Tak, bardzo to ja. Wygląda, tak, to... To ja. To? To? Tam gdzieś to? Ty? To? Dziękuję, dziękuję. Słuchajmy, już tutaj od słuchacza otrzymaliśmy pierwszy telefon. Ja zauważyłem poruszenie przyzwyczajów rośnie. Nasz artysta i w tym momencie tam jest zimno. Dobra, chodźcie zobaczyć. Fotograficzna telewizja. Dobra, chodźcie. Dobra, chodźcie.